gminy w formie piłki, przeznaczając pieniądze na piłkę siatkową 200 tysięcy złotych. Teraz przeznaczamy dodatkowo 520 tysięcy złotych, w sumie 720 tysięcy, co jest powodem zwiększenia tej kwoty. Tu jest napisane, że jest to ma być promocja gminy. I ja mam pytanie, jaka to ma być forma promocji gminy? Dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz. Proszę państwa, jak państwo wiedzą, każdy z radnych, że piłka siatkowa jest na bardzo wysokim poziomie w Polisach, reprezentuje nasz region, nie tylko tu, w województwie zachodniopomorskim, w kraju, a także za granicą i na całym świecie. I dlatego też my jako samorząd musimy uczestniczyć w promocji tej ważnej drużyny, która jest chlubą nie tylko zakładu Policji Grupy Azoty, ale również i naszej gminy, i naszego miasta. I dlatego czuję się w obowiązku dofinansować za pomocą zgody Wysokiej Rady tego przedsięwzięcia. To będzie doskonała promocja. Nasza gmina jest reprezentowana prawie we wszystkich dyscyplinach, ale w tej chwili w szczególności w piłce siatkowej.